Dzień dobry, ja jestem Rywarykiem przed Państwem. Opis zmian w Patchu 10.5, czyli standardowy patch, jak co dwa tygodnie, czyli w środę rano, ten patch już będzie. Standardowa śpiewka, zostawcie kciuki, zostawcie suby. Dajcie znać znajomym, że duże, duże zmiany um, wchodzą do gry. Także lepiej, żeby wiedzieli, że coś się w tej grze dzieje, coś się w tej grze zmienia. No i lecimy. No i lecimy. W skrócie nic tutaj nie, nie, nie czytamy. I czytamy co tam słychać u bohaterów. Po pierwsze Alistar dostaje bufa. troszkę powiedziałem, że zapomniany champion, dawno go w mecie jakoś tak za bardzo nie było. Więc 25 HP więcej dostaje, spoka sprawa. E, I na swojej pasywce nie ma już tego ograniczenia, że w 3 co 3 sekundy e, ta pasywka się znowu odpali, czyli chodzi tutaj oczywiście o, o to leczenie. Więc dwa niby miłe bufy dla Alistara, aczkolwiek Wciąż wydaje mi się, że Leona i Nautilus to jednak są dwie postacie, które e, robią to samo co Alistar, tylko po prostu lepiej. E, więc no, jest to ok, ale wydaje mi się, że może być to za mało, niestety. Ale fajna sprawa, że oczywiście nie, nie zapominają o tych innych e, supportach. Abumu, który dostał buffy w ostatnim patchu, stwierdził Ryan, że chyba troszkę przesadzili, bo z tego co widziałem na niższym Elo ma największą generację w całej grze. Więc. Zdecydowanie przesadzili, także czas odnowienia zwiększono 20 sekund, o 10 i na 16 levelu jest tyle, ile było, więc no niestety, no Awumu za mocny się okazał. Jak to jest, że taka postać jak mu jeden patch będzie OP i już muszą nerfić, a jak jakieś są postacie w stylu Leony czy Nautilusa, to Trzeba czekać 3 miesiące. Nie mam zielonego pojęcia, no ale jakoś to się dzieje. Bard dostaje nerfa, co ciekawe. Za każdy 5 złoków dostało 15 damage'u, a będzie teraz 12, także 3 damage'u mniej. No ok, no Bard, dużo jest teraz tych bardów na sole kolejce. Ktoś rozkwimł ten build z Deadman's Plate'em i, i coś tam dalej się buduje jeszcze. I rzeczywiście ten Bart w dobrych rękach potrafi robić nie siekę, więc. Okej. Okay. Ten nerf chyba się należał, wskazuje. Blitzcrank też dostaje nerfa. 3 pancerza Riot Games mu zabiera. No wiele to to nie jest, ale. Ale niech będzie, niech będzie. Graves dostaje buffy. A to jest któryś buff z rzędu, i Graves coś tak go. Znaczy, Riot chce tego Gravesa chyba do mety wpuścić. No więc, 2 będzie resistu więcej, 0.25 co poziom więcej e, na Q60 mane zawsze będzie kosztowało. E, co jest fajne? E, I czas odmienia 1 sekundę mniej na każdym poziomie. Także e, miłe buwki dla Gravesa, aczkolwiek aktualnie wydaje mi się, że meta junglerów jest bardziej e, wiecie, albo gankujesz bardzo wcześnie i robisz przewagę, albo albo jesteś takim tankiem, który na late game w stylu Zaka czy Sejuani, więc nie ma aktualnie moim zdaniem mety po prostu na carry junglerów. Takie jest moje zdanie. Także no te buffy są ok, ale no Graves do mety ciężko, ciężko trochę ma, żeby być w tej po prostu mecie. Kai'Sa dostaje zmiany, bardzo ciekawe zmiany moim zdaniem i po pierwsze chcę jakby rozdzielić granie Kai'Sem pod AP i pod AD. I posłuchajcie w jaki sposób? Po pierwsze, na Q skalowanie obrażeń z AP zmniejszone o 0,15 i żywa broń ma 12 pocisków, czyli po tym swoim ulepszeniu tego Q, więc jakby znerfajnie, właśnie pod AP, czyli jakby sugerowanie tego, że jeśli grasz AD, to twoje Q będzie lepsze. A na W, właśnie obrażenia są zwiększone o 10, przelicznik AP jest zwiększony o 0,1 i przelicznik na AD jest zmniejszony o 0,2. Czyli właśnie jak, jak powiedziałem, W będzie bardziej pod AP Max, a Q pod AD w ten sposób. I jeszcze, jak będziesz miał już to ulepszenie na W, to skrócenie czasu odnowienia do 70% z 50 zwiększone. Bardzo fajne podejście ze strony Riotu, Bardzo mi się podoba to, jak to zrobili. Brawo, brawo, brawo. Lecimy dalej. Kane dostaje bufka. Buw Buff polega na tym, że po 5 minutach będzie. Z więcej tych tam staków zbierał do swojej przemiany. Wcześniej było, że w 8 12 minucie mu się zwiększało, a teraz od 5 do 13 minuty z każdą tam kolejną sekundą będzie miał większy przyrost tej swojej energii, czy jakkolwiek to nazwać. A, i do tego jeszcze W spowolnienie zwiększone o 10 punktów procentowych. Spoko. Aczkolwiek Keyne też, moim zdaniem, jest taki sobie aktualnie w macie niestety. Choć teoretycznie w tanków jest dobry, ale no nie wiem, ja nie jestem przekonany w ogóle do tego Keina, Niestety, e, Lisandra dostaje bufa. 0 i 1 przelicznik pod AP na umiejętność Q, czyli tą najważniejszą dla niej. Zawsze coś, nie jest jakoś wiele, ale Lisandra myślę, że jako tako jest ok. E, jest dobrą kontrą w Leblancę i głównie tutaj w tym czapie właśnie. Myślę, że Lisandra będzie jeszcze lepiej wyglądała. Tutaj są ciekawe zmiany. Niko dostaje buffy na atak speeda, wyobraźcie sobie. Coś, co zostało znerwione parę miesięcy temu, dostaje teraz <grymianie> buffa. No nie wierzę w to, ale no, jest ciekawie. Więc przerost prędkości ataku zwiększony o 0,5%, czy też raczej punkta procentowego. Skalowanie prędkości zwiększone też o 25 tysięcznych. Na E dostaje przelicznik 0,2 znaczy więcej na AP. I na RC dostaje Shielda, więc je 25, 5, 20 i 15. Do tego przejęliśmy zwiększono 0,25. Więc trzy bufy na Niko. E, bardzo miłe, bardzo ładne, oczywiście. A wiecie skąd się to wzięło? Z tego, że Niko była jedną z najmniej granych postaci w całej grze. Znacie wiarę? Postać, która weszła wiarę niedawno byłoby dwa lata temu czy coś takiego. Była jedną z najmniej granych postaci w tej grze. Och, no, chyba w dużej mierze przez to, że Niko jest mało ciekawa, po prostu. Jej umiejętności chyba są niezaciekawe, po prostu. E, więc te buffy na pewno pomogą, i myślę, że trochę więcej tej Niko będziemy mogli zobaczyć. No, bo i pod AP dostała, i pod tego tak dostała buffy. Spoczko, spoczko, spoczko. Orn, czyli największa bestia tego po prostu pacza ostatniego. Cały czas go banowałem, dostaję w końcu nerfy. No, ord, który mógł grać na czterech rolach, tak naprawdę, no bo top, jungle, mid i support, był ok. Eee, no, i, no, za mocny był, za mocny. Eee, no i teraz tak, dostaje nerfa na tej kruchości, czyli tym Brittle, to się nazywało chyba. Eee, 2%, 2%, 2 punkty procentowe w dół na tam początkowych i później 2,5% mniej. To jest ten damage, który mamy po użyciu umiejętności W, albo tam R'ki i tak dalej. Do tego ulepszenie tych przedmiotów ma dopiero na poziomie 13 dla siebie i dla swoich teammate'ów od 14 levelu. Także no jest, są, to, są to nerfy, ale... Czy są to aż tak duże nerwy? Szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że mocni go tutaj znerwią. Ale no okej. Okay. No okej. Okay. Myślę, że cały czas będzie grywalny. I dobrze, bo jest to fajna postać, ale no, w poprzednim patchu był naprawdę no, obrzydliwy, po prostu obrzydliwy. E, Ramus. Mm, ta sama sytuacja, co z Amumu, czyli e, ok, daliśmy mu coś, ale mu zabieramy, bo się okazało, że jest za mocny. E, szczerze przyznam, że przez dwa tygodnie tego Ramusa chyba dwa razy widziałem, więc nie wiem, możliwe, że na niższym elo po prostu jest jakiś tam bardzo e, za mocny. Może, może o to chodzi. Także po prostu zmniejszenie. Skalowanie prędkości ataku zmniejszone w ten sposób. Taka sytuacja. Secik również dostaje nerfy. Postać, która już od czasu wypuszczenia no, jest po prostu zasilna. No i kolejne nerfy, więc pancerz 4 mniej, regeneracja zdrowia 1 mniej i przyrost regeneracji zdrowia 0,25 punkta mniej. W ten sposób spowolnienie po użyciu zmniejszone o pół sekundy. I tutaj naprawili błędu, że dostanie asysty jak kogoś tam zabije e, podczas lotu, więc nerfy, po prostu nerfy. E, Sivir dostaje zmiany, postać no mocno zapomniałabym powiedział, ale tutaj bufki są całkiem e, ciekawe. Po pierwsze zmniejszyli jej damage na bazowy z zysku i jeśli chodzi o przelicznik zwiększyli go o 0.2 na ostatnim poziomie, AP jest takie samo jakie było. Więc, jakby lepsze skalowanie. No, i na RC na 11 i na 16 levelu zwiększyli o 5 i 10% prędkość ruchu. Jest to biłe, aczkolwiek wydaje mi się, że meta jest aktualnie zbyt szybka, zbyt agresywna, by pozwolić sobie nagranie civir. Niestety, takie jest moje zdanie. Ostatnio trochę Idikary Gram i wbiłem platynę 2 na iście. Także mój challenge cały czas trwa. No i tą Sivir, No nie. No, nie jestem fanem. Sona dostaje buffy, czyli znowu, wcześniej były nerfy, później. Nie, czy były buffy, później nerfy, i teraz są znowu buffy. No, nie wiem, są Soną to się nie mogą naprawdę namyślić. Yy, Obróżnie od ataku yy, 4AD więcej. Przyrost obrażeń, zwiększony o jeden co poziom, i znowu prędkość ruchu buffneli do 20%. Rajot, co jest do cholery jasnej, Zdecydujcie się, co wy chcecie z tą Soną robić. Nie rozumiem, kurde, cały czas jakieś dziwne rzeczy z tą Soną. Ugh, nie kumam, nie kumam. E, tutaj sytuacja jest następująca. E, w LoLu jest tak, że jeśli nie macie zasięgu na daną umiejętność, to są dwie opcje. Albo wasza postać zagrywa na maksymalnym ręczu tę umiejętność, albo podejdzie do tego miejsca, w którym chcieliście to zagrać. I teraz zrobili tak na tych trzech umiejętnościach, że będzie na zasadzie Hmm, teraz to ma być, już się zamotałem w tym moim tłumaczeniu. I teraz będzie w jednym sposobie E od od Syndry i E od Varusa, W ten sposób. Także, jak grajcie tymi postaciami, to sobie testujcie, jak teraz jest, po prostu, i przyzwyczajcie się, e, jak. żeby Wam było dobrze. O. Taka sytuacja, takie kombinowanie trochę ze strony rejatu. Trochę dziwne w sumie, ale ok. Dżunglerzy, czyli ostatnie zmiany, trochę dziwaczne. Z tymi dziwnymi pikami, no trochę nie wyszły za dobrze. I jedyne co się udało, to to, że Darius na topie zapierdziela mi golemy, i lepiej. A w dżungli Dariusem raczej nie ma co grać. Więc dostaje kolejne buffy 175%, będzie miał teraz ze swojej pasywki. Mordekaiser również zwiększony damage o 3 i o 54, tak, jeśli dobrze liczę. No i popi też tutaj na. na Q. To jest chyba cool, tak? tak mi się wydaje. 50 więcej. Okej, okay, na ostatnim poziomie i 10 na, na pierwszym. Aczkolwiek, Popi w dżungli to jest akurat Legit peak. To jest ok, pod Predatora. Choć nigdy, nigdy nie byłem fanem Popi, to wiem, że jest, yy, jesteś w stanie ją Legit zagrać w dżungli. Yy, znaczenie górnej alei: Po pierwsze, nagroda za płyty, czyli za playty, zwiększona o 40. Yy, 17% mniej obrażeń dostajesz od dystansowych bohaterów. Spory nerw. Opancerzenie zmniejszone zostało do 15 z 40 i z 200 na, 40, na 155, czyli 45 na minusie. Odporność z każdym tutaj, o, im, więcej, im więcej gości bije turret, tym większy będzie miało rezyst O 10 więcej się zwiększa i tutaj bez zmiany jeśli chodzi o po opancerzeniu, czyli 40 rezistów. Ciekawa sprawa, tylko zastanawia mnie to, chwila, bo to jest znaczenie górnej alei. Czyli czy to jest tylko na topie? Plejty są więcej warte? Nie. Nie, no chyba wszystkie. Nie, no chyba wszystkie. Czemu to jest znaczenie górnej alei? Halo, o co chodzi? No, nie, no chyba wszystkie. Chyba powinno być wszystkie. Teraz tak, Botrk dostaje buffy. Bufy dostaje dla mele championów, czyli walczących wręcz. No i ten kto walczy wręcz. W zwarciu ma 12% aktualnego zdrowia, a ranger mają 8%. Po prostu no spoko, tylko nie wiem w sumie jaki champion mele używał Botrka. Nie ma ich zbyt wiele, chyba co? Jakiś Jacks mógłby zagrać, i nie wiem w sumie, czy coś jeszcze jest. Nie pamiętam. Dajcie znać w komentarzach, czy coś jeszcze się na czymś się gra Botrka. Ogólnie botrak jest taki trochę średni do grania. Mało, mało się go kiedy gra. Jakaś Wain to wiadomo. Ale dobra, lecimy dalej. Hydra dostaje kradzież życia, zwiększono o 6 e, punktów procentowych. Promień użycia zwiększono 50 jednostek. A, i a, centralny punkt użycia, czyli, aha, czyli jak używamy, to po prostu ile tam przed nami. A teraz będzie w zasięgu ataku podstawowego. Okej. Okay. E, no, patrzcie, kurde. Ostatnio byłem u, u gimpera w Full Focus i teraz zmieniają już od razu hydrę. No, pięknie. E, teraz tak, kolosalna hydra ma zwiększone 0,5%, czy też 0,5% no, powiedzmy, na, 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 na przyliczniku po prostu w ten sposób. Tu i tu 0,5% więcej. Także taki mały bufik na kolosalną hydrę. Tutaj to 6% w kradzieży życia jest bardzo miłe, muszę przyznać. I w miarę nawet bym powiedział, że znaczące, po prostu. Dziwne, że w sumie Tiamata troszkę nie bufnęli, ale może chcą zaznaczyć to, że no jest to lepszy niż Tiamat, więc większy, większy promień. No ma to sens w sumie. Przedmioty pozmieniali itemy supportowe w ten sposób, że żeby dostać pieniądze z tego itemu musicie mieć teamata obok siebie. Czyli głównie jest to wycelowane, domyślam się, w Senne na topie i te inne jakieś Sony, nie Sony, żeby nie można było tego grać na topie, o, no po prostu, bo była taka, taka tyka, że grałeś seny na topie, nieco osuwałeś minionów, tylko puszowałeś cały czas... Znaczy no, obijałeś przeciwnika, puszowałeś turet i zbierałeś sobie duszę, w ten sposób. E, buty mobilności, koszt zwiększony o 100, bardzo, bardzo mądre. E, liczyłem na to, że jeszcze z nerfią tutaj movement speeda, strasznie mi się nie podobają już te buty mobilności. Dużo midlanerów buduje je na midzie, przez co cią ciągle ramują, tak samo saborci też to kupują bardzo szybko i zapierdzielają po całej mapie, zasuwają jak wyścigówki jakieś. Spoko, że koszt zwiększony o stówkę, ale moim zdaniem powinni, nie wiem, no zmniejszyć ten movement speed po prostu. Ale jest już to coś. No, już to opowiadałem wiele razy, że na midzie jest trochę tych czempionów, które jeśli budujesz, budujesz te buty mobilności, no to moim zdaniem jest to po prostu OP. OP. I buty prędkości, czyli buty trójki, 5 jednostek więcej prędkości ruchu. No, nie za często się buduje te buty, więc fajny buff, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to jakoś bardzo uh, wprowadziło je do mety, czy coś w tym stylu. Yy, Aram oczywiście pomijam, bo się nie znam. Patronowie wejdą w tym patchu, bardzo milutko. W sumie chciałem jakiś nagrać film o tym i może w sumie zrobię to w tym tygodniu, żeby Wam pokazać, wytłumaczyć i uh, wyjaśnić o co chodzi. Um, z naprawionych błędów jedna rzecz była, która mnie tu interesowała. Była taka sztuczka z Rakanem, że można było sobie odpalić Spellbindera lub. Jak to się nazywa? Kurde. Guardiana. Guardiana mogłeś odpalić, jak byłeś daleko od swojego teammate'a. Była taka sztuczka, ale już ją naprawili, więc nieważne, nie ma jej, naprawili Elo. Eee, Skurki, Renekton, Alistar, A, dlatego dostał Bufa, dobra, rozumiem wszystko, Rek'Sai i Sejuani Hextechowa, fiu, 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 spoko, bardzo spoko, no, Sejuani Hextechowa będzie grana, Rek'Sai też będzie grana, Rek'Sai w ogóle nie miała Bufa od dawien dawna, nie pamiętam ile to było dokładnie, ale bardzo dawno nie miała skina, więc mimo z ich strony. I Jeszcze będą Chromy, oj to Chromy będę kupował do tej Rek'Sai, oj będę, będę, wyśmienicie, pięknie wyśmienicie i tyle mili Państwo i tyle, aha w ogóle a propos Chrom, yy, mam Chromy do Tryndamera, będę je rozdawał w tym tygodniu na moich streamach, także zapraszam, twitch.tv.com.pl po południu, raczej codziennie streamy są, także będą rozdawane do, do Tryndamera Chromy i tam skórka wraz z tym. Dziękuję pięknie za obejrzenie, zapraszam na streamy i na filmy na YouTubie i życzę Wam miłego dnia. Bye, bye!